Jeszcze raz, kochani, 25 grudnia 2022 roku fałszywego żydowskiego kalendarza. Za chwilę zrobię zawierzenie Polski i całej cywilizacji Bogu Słońce, abyście się wszyscy nawrócili na jedynego prawdziwego Boga Układu Słonecznego, Boga Słońce. Fajnie byłoby, gdybym miał jak taki uroczysty strój liturgiczny. Niestety wy wspieracie religie okultystyczne, satanistyczne, które przekierowują was do demonów ziemskich, tam do Izraela. No cóż, kochani, Bóg o tym wie, wybaczy mi ten afront. A teraz złożę podziękowanie za to, że możemy obserwować świat z perspektywy ziemskiej oraz wniosę intencję o nawrócenie się cywilizacji na jedynego prawdziwego Boga oraz o pokojową apokalipsę i uwłaszczenie się narodu polskiego na zasobach ziemi. Dosłownie to będzie trwało, kochani, minutkę. Teraz na chwilę popatrzmy. A teraz zrobię zawierzenie. Kochani, chciałbym życzyć wam szczęśliwego nowego roku, ale jak wiecie, zło w tej cywilizacji i na ziemi jest dziełem ludzkim, nie dziełem Boga. Mam nadzieję, że zrozumiecie to w końcu. Kto jest prawdziwym Bogiem w Układzie Słonecznym? Kto daje nam zdrowie psychiczne, ciepło, światło? To Bóg. A ja? Ja jestem tylko człowiekiem. Miałem to zawierzenie zrobić wczoraj, 24, ale niestety siły zła domowe zatrzymały mnie przy porządkach świątecznych i nie mogłem tego zrobić. A prawidłowo powinienem to zrobić 21 grudnia. No cóż, pomimo wszystko, kochani, wszystkiego dobrego i tego życzę wam, abyście się nawrócili na jedynego Boga Słońce, abyśmy ułożyli prawidłowo kalendarz, święta, które są w większości po prostu zwiedzeniem. Pomimo wszystko, wszystkiego dobrego w nowym roku.